przede wszystkim widać po drzewach, że już jesień, ale patrzyłem na pogodę i powiem wam, że jeszcze ma być ciepło. Mi się tu źle to zamyka, źle brama mi się zamyka. Pasowałoby tu może podkopać. Zresztą tu się nazbierało dużo takiego dziadostwa, co kurą się też rzuca. Dobra, muszę przymknąć, bo część kur, pomimo tego, że im przycięłem skrzydła, nie wiem jakim sposobem, przelatuje z powrotem. One są w tym roku kupione i są bardzo lekkie, w szczególności te białe lekhorny. I no nie wiem, jakoś jakimś sposobem przechodzą na drugą stronę, czy przefruwają, nie wiem. No. Pogoda, słuchajcie, jak nie na listopad. Gryka, która tu rośnie. Powiem wam, że ciężko się odrywa i chyba nic z tego nie będzie, chyba nie wymucę jej. No, widzicie, ładne nasionko. No zobaczymy, damy jej jeszcze tydzień, dwa. Jest, nasiona są twarde, no, ale się nie odrywają jeszcze. Zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, dzisiaj wleci krótki filmik. Orka. Tutaj będę orał pod pszenicę. No i jak zdążę jeszcze dzisiaj, no to podepnę kultywator. Także no z kultywatorem już myślę szybciej pójdzie. Chociaż tu mam jakieś około 2 hektarów. No to trochę też będzie tej jazdy. Tym bardziej, że tu jeszcze to pole mam ogrodzone osobno. Tam muszę przejeżdżać. No, także będzie się działo. Zapraszam do oglądania.
No i tak, słuchajcie, zatrzymałem się, żeby wam pokazać, jak tutaj ziemia wygląda. Tu jest pole uprawiane cały czas. I co za tym idzie, z lepszej klasy ziemia. Tutaj obornik wywożę też co roku. Zawsze to wiecie, jak ten obornik się wywozi. No to z roku na rok ta ziemia będzie coraz lepsza. Sieje też różnego rodzaju poplony. Także no tutaj najlepiej wygląda to pole. I najlepiej się na nim rodzi, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że już mi się materiału zbierało na film. Nie wiem, kurczę, co z tą gryką robić. Czy ją próbować mucić za parę dni, tak jak jest, czy po prostu ją skosić, przeorać. Sam nie wiem. Zobaczymy, jeszcze poczekamy trochę, jeszcze ma być w miarę ciepło. Nie tak dzisiaj, ale jeszcze mają być na pewno plusowe temperatury. Chyba tam 8-10 stopni zapowiadali w przyszłym tygodniu. Także jeszcze mamy trochę czasu. No i tak, co ja więcej mogę zrobić? Tradycyjnie zachęcam do dawania łapy w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja się biorę do pracy. Jak w miarę szybko skończę, to jeszcze może coś dogram z kultywatorem. No i tyle. Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, dzik w akcji, takie małe wyjaśnienie i sprostowanie. Ja tu płyciutko tego dzika ustawiłem, mi chodzi tylko o to, żeby tutaj podrównać, tak żeby mi się dobrze siało zboże. Także jakoś głęboko tutaj nie będę robił, chcę raczej to zrobić szybko, sprawnie. Jutro będę działał na tamtym polu, dzisiaj to już nawet nie ma sensu tam przejeżdżać, bo już się robi ciemno. Także do pracy, rodacy. Tak, zakończenie nagram z traktora. Zobaczcie, widać różnicę. Tu ten środek oczywiście przejadę dwa razy, orałem na miedzę. Wystarczyło tylko raz przejechać kultywatorem. Słuchajcie, tym kultywatorem może i się dobrze jeździ, ale do 30 jest trochę za duży. Często jest tak, że 30 nie daje rady kołami skręcać z przodu. Może inaczej, jakby tu było więcej miejsca, a ja tu mam ogrodzone, jak na tamtym polu, to będzie dużo prościej. A tutaj no, nie chcę zahaczyć ogrodzenia, nie chcę zniszczyć pasucha, też nie chcę zahaczyć. Także no, są tu pewne utrudnienia i no, tu by się przydał większy traktor. Jakbym pod większy traktor podpiął tą maszynę, to by nie było problemu na pewno ze skręcaniem. A na tamto pole z kolei, no to 30 by była sam raz, bo raz, że mało spali, a dwa, że jest się gdzie obrócić. Trzeba uważać oczywiście na górkach, koła dźwiga. No nic, bierzemy się dalej do pracy. Może jeszcze na sam koniec się zatrzymam i coś dogram. No
i tak, słuchajcie, myślę, że będzie już. Tak jak mówię, tylko po razie przejechałem tutaj ten, no, środek dwa razy. Tutaj widziałem jeszcze gdzieś marchewkę. Jakoś to dziwnie wygląda. Marchewka. I tu też widziałem marchewkę. Dam kaczkom, gęsiom. Niech sobie zjedzą. Ładnie się prezentuje zestaw. I to, że powiem wam, no tak, tak jak wcześniej mówiłem, no trzeba, raz, że trzeba uważać z tym zestawem. Dwa, to, że jeżeli się ma ciasno, tak jak ja tutaj, no to no ciężko się manewruje. Tam, żeby dokładnie to zrobić, to pole, tam trzeba było nawracać te koła dźwigana, parę razy trzeba nawracać. Tak jak mówię, jeżeli pole nie jest ogrodzone, jest dużo miejsca, żeby zawracać, no to 30 jak najbardziej sobie daje radę z tym zestawem. No a jeżeli chodzi o takie małe poletka, to nie bardzo się nadaje. To lepszy byłby właśnie większy traktor, którego niestety nie mam, ale w przyszłości myślę, że będzie. Dobra, słuchajcie, ja kończę, już się robi ciemne, jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Jak możecie, zostawcie coś po sobie, a ja was zapraszam do oglądania. Jutro albo pojutrze wleci film z kultywacji. No i jeszcze będzie film ściania na pewno. Mam nadzieję, że się wyrobię do soboty, znaczy z sobotą włącznie. Dobra, jeszcze raz zapraszam do oglądania, trzymajcie się, cześć.